Jak się czujesz u nas? Bardzo dobrze, znaczy wiesz, to jest dopiero początek, zobaczymy co będzie dalej, bo jak słuchałam co mówił Dawid, teraz się boję, że ja wyszłam jako druga, zawsze jest gorzej na egzaminie wchodzić jako drugim, bo już on powiedział wszystko, teraz co ja mam powiedzieć? Myślisz, że on powiedział wszystko? Tak, słuchałam i cały czas mówił wszystko. A teraz? Teraz nic nie powiem. Nie powiedział, jakie ma fantazje seksualne, co jest dobre, bo warto mieć... Ale teraz ja będę musiała powiedzieć? Oczywiście. O. A w twoim przypadku jestem chyba dwa razy bardziej ciekaw. Naprawdę. To musisz przeczytać moją nową książkę. Mówisz o tej? No. To jest ta książka science fiction, fantazy. Słowiańska mitologia. To do tego przejdziemy, ale Kasia, biorąc pod uwagę, że widzimy się po raz pierwszy... I od razu chcesz znać takie rzeczy o mnie, tak? Tak, no ale na tym polega ten program. My tutaj rozbieramy gości, ale w sposób przyzwoity i wyrafinowany literacko. Mhm. Słuchaj, bo ty wyglądasz trochę jak muzyk zespołu punkowego. No wiesz co, ja kiedyś grałam w zespole. Naprawdę? No. Tylko, znaczy, na basie. Na basie. Słuchaj, znaczy grałam, to jest oczywiście za wiele powiedziane, bo to właśnie było takie, wiesz, jak Sex Pistols, ta szkoła. No to oni raczej nie grali. Oni właśnie, wiesz, ja uderzałam w niektóre struny i po prostu, ale wiesz, słuchałam zawsze takiej mocniejszej muzyki. Aha. I wtedy chyba każdy marzy o tym, żeby mieć zespół i tak było też ze mną i w liceum faktycznie próbowaliśmy swoich sił, nawet 3 koncerty zagraliśmy. 3 koncerty? To już można powiedzieć trasa. No można tak powiedzieć. Może z 50 osób było, więc prawie tak jak u Dawida. A jak się nazywał zespół? Nie mogę zdradzić, bo jeszcze znajdziesz te piosenki, słuchaj, i to... Nie, no to nie, a co to, Zdechłe Szczury, Zapluty Zlew? Nie, no nie zdradzę ci, słuchaj, możesz próbować, ale znaczy jestem bardzo gadatliwa, staram się troszeczkę powściągnąć moją wymowę. Nie mogę ci zdradzić. Ale masz w ogóle niesamowity tembr głosu. Dawid, nie uważasz, że wokalnie ciekawy? Bardzo. Lepiej nie będę śpiewała, słuchaj. Nie, to nie chodzi o śpiewanie, chodzi o barwę. Znaczy, wiesz co, to jest właśnie takie bardzo dziwne. Ostatnio wszyscy zwracają na to uwagę. Z mojego punktu widzenia to jest normalny głos. Może Dawid mnie nauczy śpiewać, bo bardzo bym chciała. Okej. O, wszyscy słyszeli. Czy on jest oportunistą, dzisiaj się zgodził, to nie odbierze telefonu. Dobra. Czy cwania? Nie, słuchaj. No. Słuchaj, Dawid, a to się da tak? Jak ktoś na przykład nie ma słuchu za bardzo, jasne, tak jak ja? Tak? W sensie, właśnie chodzi o to, że słuch da się nastroić i tak jakby można śpiewać czysto, ale ostatecznie okazuje się, że nie o to chodzi. I naprawdę? Naprawdę. To ciekawe teoria. Że niekoniecznie trzeba śpiewać super idealnie technicznie, właśnie chodzi o to coś. O to coś! Nie, jesteś tak narcystycznym knurem, że ja przy tobie jestem skromny. Ja jestem skromny. A jak ci się podoba... Dobrze, że ja jestem skromna chociaż. To zaraz wyjdzie w praniu. A jak ci się podoba określenie Agnieszka Chylińska polskiej literatury kryminalnej? Nawet nie wiedziałam, że takie było. No bo ja wymyśliłam. A teraz wymyśliłam. Teraz wymyśliłem, bo pomyślałem sobie, że jednak jest między wami pewne podobieństwo, pewnej energii takiej zewnętrznej przynajmniej. Wiesz co, no oczywiście, oczywiście jest to fantastyczne porównanie. No Agnieszka jest świetną osobą, świetnie śpiewa, więc no bardzo to jest miłe, naprawdę.